Kolejna sprawa, o której warto wspomnieć, to finanse w nowej firmie. Jednak nie da się jej tutaj z kilku powodów w pełni opisać. Po pierwsze, problem jest zbyt złożony. Powstało wiele książek na ten temat. Po drugie, istnieją duże różnice między krajami, a to, co jest istotne w Wielkiej Brytanii, może takim nie być w Polsce. Postaramy się podać kilka ogólnych wskazówek. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz poszukać bardziej szczegółowych informacji. Zacznijmy od najtrudniejszego. Jeśli nie masz regularnej pracy w pewnym wymiarze czasu w czasie, gdy rozpoczynasz własną działalność gospodarczą, musisz być przygotowany na kilka miesięcy bez dochodów, a nawet ze zmożonymi wydatkami. Czasem trzeba zainwestować dużo pieniędzy. Powinieneś mieć pieniądze, które pozwolą ci przeżyć co najmniej 3 do 6 miesięcy bez dochodów. W przeciwnym razie będziesz zestresowany, przemęczony i skłonny do kompromisów, których nie chcesz robić. Aby częściowo rozwiązać wspomniany problem, można szukać dodatkowych dotacji dla młodych przedsiębiorców w wielu projektach unijnych lub inicjatywach samorządowych. Również większość krajów posiada obszary o lepszych warunkach rozwoju dla nowych firm. Rozejrzyj się. Jedna z najważniejszych porad. Nawet jeśli Twoja forma działalności pozwala Ci trzymać razem pieniądze prywatne i firmowe, zdecydowanie nie należy tego robić. Aby zarządzać miesięcznym budżetem firmy i osobistym, powinieneś mieć założone 2 oddzielne konta bankowe i płacić sobie wynagrodzenie co miesiąc. Zapobiegnie to dezorientacji i bałaganowi na koncie. Porozmawiajmy o oszczędnościach. Ciężko wystarczająco podkreślić, jak istotna jest to kwestia. W życiu prywatnym powinieneś mieć oszczędności, aby czuć się bezpiecznie i być przygotowanym na nieprzewidzialne okoliczności. Ta sama zasada sprawdzi się dla Twojej firmy. Nigdy nie będziesz wiedzieć, ilu klientów będziesz mieć w przyszłym miesiącu lub co będziesz musiał naprawić lub kupić. Warto być przygotowanym. Ten schemat pokazuje, jak powinien wyglądać podział finansów dla każdego przedsiębiorcy. Zawiera specjalne miejsce na Twoje podatki. Powszechną praktyką jest posiadanie 2 subkont na rachunku bankowym Twojej firmy. Jednej dla podatku VAT i drugiej dla podatku dochodowego. Umieść pieniądze na tych kontach za każdym razem, gdy coś zarobisz. Nie czuj się przywiązany i nie korzystaj z nich. Dzięki temu nie będziesz musiał nerwowo szukać oszczędności przy rozliczeniu miesięcznych lub kwartalnych raportów podatkowych. Podatki, tak jak i oszczędności, zasługują na szczególną uwagę. Jako przedsiębiorca prawdopodobnie będziesz mógł uwzględnić kilka istotnych zakupów w wydatkach swojej firmy. Zastanów się, jakie formy działalności są najbardziej opłacalne w Twoim przypadku. Jakich rodzajów umów powinieneś użyć? A może powinieneś zacząć robić roczne raporty podatkowe ze swoim współmałżonkiem? Masz dzieci? Jesteś zaangażowany w akcje charytatywne? Wszystkie te i wiele innych czynników mogą pomóc w optymalizowaniu kwoty płaconych podatków. Pamiętaj, nie mówimy tu o nielegalnych lub moralnie dwuznacznych działaniach, które bardziej przypominają kradzież niż optymalizację. Mamy na myśli wszystkie legalne i powszechnie stosowane praktyki, z których pozwala korzystać nasze prawo. Jest to szczególnie ważne na początku Twojej działalności i tak będziesz miał trudności z osiągnięciem zysku. Poszerz wiedzę, wysil się i zaoszczędź pieniądze. Oczywiście nie wszyscy są dobrzy z matematyki, co prowadzi nas do dalszych porad. Znajdź dobrych specjalistów. Korzystanie z usług księgowego nie jest obecnie dużym wydatkiem. Istnieje wiele internetowych biur rachunkowych, które oferują dobrą jakość za przyzwoitą cenę. Jeśli trudno jest Ci znaleźć naprawdę dobrego, zapytaj. Czy masz znajomych lub członków rodziny, którzy są przedsiębiorcami? Poproś ich o pomoc. Rekomendacje to najlepszy sposób na znalezienie dobrego specjalisty. Jeśli Twoje dochody wzrosną, możesz pomyśleć o skonsultowaniu swojej optymalizacji podatkowej z doradcą podatkowym. Na tej samej zasadzie co poprzednio. Popytaj, czy ktoś zna dobrego. Nie oczekuj, że będzie tani. Dobry profesjonalista będzie Ci kosztować, ale przyniesie również do Twojego finansowego dobrobytu.